pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule, Wasz ulubiony film, czyli trendy na jesień, zimę 22-23, na czas, który się w tej chwili zaczyna. Trendy w modzie damskiej, rzecz jasna. I powiem Wam, że od lat, od kiedy kręcę trendy, obserwuję branżę, to zawsze ten wrzesień, początek jesieni, to był najważniejszy moment, jeżeli chodzi o modę, o branżę mody, o nowe kolekcje, o tendencje zmieniające się. Najważniejszy moment w całym roku. To jest taka, wiecie, wiosna w branży mody, jak to mówiła jedna z redaktorek w filmie September Issue, w słynnym filmie. I faktycznie przez lata tak było, ale wydaje mi się, że kurczę, teraz to już tak nie jest, bo po pierwsze trendów jest bardzo dużo, mamy bardzo duży trend i tendencję, że tych trendów w ogóle nie ma, ale jest też coś, co się bardzo szybko zmienia, a właściwie coś, co wymusza na nas bardzo szybkie reakcje, a to jest świat. To jest pandemia, to jest wojna, to są różnego rodzaju kryzysy, to są po prostu te zmiany społeczne, które mają bardzo duży wpływ na społeczeństwo, na nasze potrzeby, do których moda bardzo szybko się dostosowuje, a przynajmniej powinna. I właściwie teraz takie, wiecie, wielkie zmiany raz do roku, tendencji, trendów, wydają się być przestarzałe, bo my musimy już dzisiaj, też przy pomocy social mediów, przy pomocy wszystkich środków, które mamy, reagować od razu praktycznie. Coś się dzieje, powinna być reakcja. I ten system mi się właśnie już taki przestarzały wydaje. I tegoroczne wrześniowe wydania Światowych Bogów, których wiele z nich przeczytałam, przejrzałam również, skupia się wokół hasła Fashion's New World, czyli nowy świat mody, nowa moda na świecie, takie odrodzenie mody. I ja sobie myślę, serio, teraz? Teraz akurat, po prostu, kiedy mamy od pół roku wojnę i były potrzebne reakcje, kiedy mamy kryzys ekologiczny, na który też już od dobrych 2-3 lat są potrzebne reakcje, kiedy jesteśmy 2 lata po pandemii, cały czas nie możemy się z niej wygrzebać, kolejne fale nam grożą. I teraz nowy świat mody. W tych wydaniach są również wywiady i rozmowy z głównymi dyrektorami artystycznymi wielkich domów mody. I oni tam mówią, wiecie, tam Gucci, Balenciaga, Marc Jacobs i tak dalej, no różni kreatywnie się wypowiadają i oni tam mówią, że tak, że są wielkie zmiany, że moda jest teraz egalitarna dla wszystkich i w ogóle. Ja sobie myślę, naprawdę? Teraz doszliście do tego? Naprawdę? Gdzie po prostu ulica i to, czego my potrzebujemy, to już od dłuższego czasu jest grana, że tak powiem. No, także tutaj myślę, że już te gazety modowe są jakieś tak do tyłu i oni muszą sobie chyba wypracować taki schemat szybszego reagowania po prostu, bo zaraz będą w tyle i już kolejne tytuły będą się po prostu zamykać. Natomiast to, co warto śledzić moim zdaniem w tej chwili, to nawet nie tyle, co gazety modowe i taką branżę mody jako taką, co po prostu te nowe rzeczy, które wzrastają. Fashion Weeki takie jak Fashion Week w Berlinie czy w Kopenhadze, na przykład, albo wszystkie te agencje, które przewidują trendy, czyli WGSN, czyli Pantone, jeżeli chodzi o kolory. Tam w opisie jest kilka tych agencji, ja tych nazw dokładnie nie pamiętam, ale ja w opisie do tego filmu zostawię Wam nazwy tych agencji. One mają wszystkie Insta, warto je śledzić. Warto śledzić Vogue, ale nie wydania Vogue, tylko Vogue Business, bo tam jest wiele biznesowych informacji, które mają ogromne przełożenie właśnie na to, co pokazują projektanci, na to, co firmy produkują, które łączą to, co się dzieje na świecie właśnie z modą, także to warto. No i właśnie, jeżeli będziecie obserwować takie konta, które zajmują się trendami, w Polsce też jest świetne konto, dziewczyna prowadzi, Trend Radar się nazywa, też Wam zostawię link na dole. Jeżeli sobie zobaczycie, jak łączy się kultura, sztuka, wydarzenia na świecie z tym, co po prostu my nosimy, polityka, no różne gdzieś tam rozwój technologii, różne obszary życia z tym, co my nosimy, to wtedy zrozumiecie, dlaczego w sklepach mamy to, co mamy i dlaczego, mimo tego, że branża mody już od prawie końca pandemii wieści to, że teraz będzie kolorowo, bo my chcemy kolorów, odreagować, chodzenia na imprezy, a potem wchodzicie teraz, idźcie sobie do sklepów, do centrum handlowego i zobaczycie, że w większości zdecydowanej sieciówek, właściwie we wszystkich sieciówkach, ale chodzi o to, że większość kolekcji, bo jakieś, nie wiem, 80-90% to są zwykłe ubrania na co dzień. To są totalnie basicowe ubrania. I tak wchodzicie i sobie myślicie, gdzie są te trendy? Gdzie jest odreagowanie? Gdzie jest ten Valentino Pink, słynny kolor na ten sezon? O tym jeszcze za chwilę opowiem. Gdzie to jest?
Bo to jest tam na jednym wieszaku, a reszta wieszaków to są ubrania totalnie miękkie, wygodne, podstawowe, w takich kolorach ziemi uspokajających, w brązach, w beżach. No i właśnie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że branża sobie nie reaguje tak szybko, jak powinna, a ludzie i biznes, czyli to, co my chcemy kupować, to, czego my potrzebujemy, czyli to, co projektują i pokazują sieciówki, to, co sprzedają sobie. Dlatego, że wbrew właśnie szumnym zapowiedziom tego odreagowania złych wydarzeń modowo, my wcale tego nie chcemy. My nadal jeszcze mierzymy się z pandemią, mierzymy się z różnymi kryzysami światowymi, jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i w ogóle światem, jeżeli chodzi o ekologię, o ratowanie planety, o kryzys klimatyczny. Mamy tutaj też wojnę i kolejne stresujące nas faktory i my nadal taką główną naszą potrzebą są ubrania, które są wygodne, które są takie naskojące, otulające. Potrzebujemy kolorów i ubrań, które będą koić nasze zmysły, które nas nie będą gniotły, w których nam po prostu będzie dobrze na co dzień funkcjonować. I to jest cały czas główna tendencja mody, nie jakieś tam, wiecie, róże i tak dalej, tylko to, że my potrzebujemy ubrań na co dzień. My cały czas chcemy po tej pandemii i też ogólnie odreagowujemy w ten sposób, że chcemy wychodzić na spacery, być blisko natury, chcemy wychodzić do ludzi, spotykać się, chcemy być z ludźmi w kontakcie, chcemy czuć pozytywne emocje i do tego są nam potrzebne dobre, funkcjonalne, codzienne ubrania. Nie żadne odpały, niewygodne, tylko właśnie miękkie ubrania. Mamy mnóstwo klasyki w sklepach, mamy mnóstwo właśnie miękkiej klasyki. Mamy też dużo takich rzeczy, które są do pracy, ale też interpretowane na nowo, żeby nam było wygodnie. Mamy dużo kolorów ziemi, właśnie różnych brązów, beży, zieleni, takich kolorów uspokajających, łączących nas z naturą. My również jesteśmy świadomi kryzysu ekologicznego i staramy się teraz coraz bardziej świadomie kupować. Zwracamy uwagę na materiały, żeby one były dobrej jakości, żebyśmy mogli je łatwo konserwować, żeby nam na długo starczyły. Szukamy bardziej ubrań ponadsezonowych, już nie tylko jednosezonowych trendów, tylko my chcemy coś, w czym nam będzie wygodnie długo, żebyśmy mogli poszanować naturę. My też naprawiamy w tej chwili ubrania. Uczymy się bardzo dużo na temat konserwacji. To wszystko wynika właśnie z tej potrzeby szacunku dla siebie nawzajem, szacunku dla środowiska. Fajną polską inicjatywą była kampania, w której brałam i biorę cały czas udział, czyli Dbaj o ubranie. To jest koncern LPP, czyli Reserved, Mojito i tak dalej. Jest cała strona, gdzie możecie sobie sprawdzić, jak dbać o konkretne ubrania. I tego typu inicjatyw w tej chwili jest dużo. Druga ogromna tendencja to jest oczywiście moda w zgodzie z ekologią, z poszanowaniem środowiska, zwracamy uwagę na kryzys klimatyczny. Ja o wielu rzeczach, o których teraz mówię, mówiłam już pół roku temu w takim osobnym filmie do trendów. Ja go tu podlinkuję, zobaczcie go sobie koniecznie. Nie chcę się setny raz powtarzać, ale wiadomo, że jesteśmy w tej chwili już bardzo świadomymi konsumentami. Wprawdzie cena jeszcze cały czas gra główną rolę, ale nasza świadomość rośnie. No i my już właściwie każdą markę pytamy o to, gdzie produkujecie, z czego produkujecie, jakie macie certyfikaty, jaki jest łańcuch dostaw, czy przestrzegacie właśnie zasad poszanowania środowiska, czy przestrzegacie CSR-owych zasad, czyli czy produkujecie zgodnie z poszanowaniem praw człowieka. Zauważcie, jeszcze kilka lat temu przy ubraniach online nie było żadnych informacji, a teraz każda sieciówka, w której kupujecie i prawie każda polska marka ma informacje o certyfikatach, skąd są materiały i tak dalej. To już jest standard i my tego absolutnie wymagamy. Mamy też ogromny rynek resale, czyli ponownych sprzedaży. Jest mnóstwo vintage sklepów, jest mnóstwo second handów, jest mnóstwo miejsc, gdzie designerskie ubrania. O tym też już mówiłam nieraz. Można kupić. Także kupowanie z drugiej ręki rośnie i to jest oczywiście absolutnie proekologiczne i fantastyczne. Mamy również mnóstwo inicjatyw, które albo pomagają dbać o ubrania, jak mówiłam wcześniej, albo je naprawiają. Mamy takie marki jak Wash Wash. Ja tu Wam je podlinkuję też, które naprawiają sneakersy latem, chociaż pewnie to cały rok trwa. Pan Pablo czyścił, naprawiał Birkenstocki, także jest coraz więcej takich właśnie miejsc, gdzie możemy swoje rzeczy naprawiać, co jest super. Również branża beauty zabrała się za ponowne napełnianie opakowań i tak jak przy kosmetykach takich do pielęgnacji, to już było od jakiegoś czasu, tak branża beauty, mam na myśli make-up w tej chwili i to taki designerski make-up, już idzie w tę stronę
zrobione, żeby można było opakowania ponownie napełniać. Na przykład szminki Diory z nowej linii Addict. Każde jedno opakowanie czarne, które kupicie, możecie ponownie później dowolnym kolorem sobie napełnić. Albo na przykład Prada teraz wypuściła nowy zapach Paradox, gdzie twarzą tego zapachu jest w ogóle Emma Watson i tam też możecie ten zapach sobie wypełniać od nowa opakowanie. Także już tutaj to widzimy. A wiecie, takie ponowne napełnianie tych opakowań zawsze mi się kojarzyło z chemią gospodarczą, nie? Bo to się kupowało takie duże opakowania, a potem te takie woreczki, żeby je, to znaczy te mniejsze opakowania, żeby je sobie napełniać. A teraz już to się nie kojarzy tylko z chemią gospodarczą, z oszczędzaniem, ale właśnie z poszanowaniem dla środowiska. To jest bardzo fajne. Teraz, zanim przejdziemy do kolejnej części, czyli do metaversu, który rośnie i rośnie z sezonu na sezon, dużą część metaversowi jako takiemu, co to w ogóle jest, poświęciłam właśnie w ostatnim filmie sprzed pół roku w tej teoretycznej części. Powtórzę raz jeszcze, obejrzyjcie go sobie. Natomiast właśnie chciałabym połączyć ekologię i metavers, bo niedawno dowiedziałam się o bardzo ciekawej inicjatywie, która to łączy właśnie ekologię i metavers. To jest Aura Blockchain Consortium. Tak się ta firma nazywa. Podlinkuję ją tutaj na dole. To jest stowarzyszenie ogromnych marek designerskich, takich jak koncern LVMH, czyli Louis Vuitton, Might Hennessy, jak Prada, jak Cartier, jak Mercedes-Benz. Oni razem pracują nad tym, aby informacje o tworzeniu dóbr luksusowych, ale wiecie, za parę lat, paręnaście lat, może to już być w użyciu przy każdej sieciówce, przy każdej marce, ale żeby historia od powstania, od produkcji danej rzeczy do ostatniego, najnowszego właściciela była zapisywana w systemie blockchain. Żeby była po prostu w tym łańcuchu zapisywana. A to jest taki łańcuch, który jest to sposób zapisywania danych, danych oczywiście online, digitalowych w internecie, który nie może być edytowany. Tam po prostu kawałek po kawałku historia, powiedzmy, produkcji byłaby pozapisywana i tego nie można edytować, tego nie można wymazać. Blockchain gwarantuje po prostu nietykalność, tylko dopisujecie nowe klocki. I tam na przykład to, jeżeli chodzi o dobra luksusowe, zagwarantowałoby od początku, od produkcji do kolejnego właściciela, kolejnego właściciela, kolejnego właściciela, bo myślę, że te marki mają też na myśli rynek resale po prostu, że będą ich produkty nabywały nowych właścicieli, to będzie gwarancja, że to jest oryginalny produkt. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że każda sieciówka nagle jest obowiązana, żeby swój produkt, jego pochodzenie, łańcuchy dostaw, materiały, hodowanie materiałów, skąd się one biorą, o to mi chodzi, natura i tak dalej, żeby wszystko było w tych blockchainach. Wtedy nie byłoby miejsca na żadne oszustwa, nie byłoby miejsca na czarne strefy. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy kierunek. No i właśnie, zanim przejdziemy do metaverse, to jeszcze powiem a propos ekologii i rozwoju tej całej technologii, że wielkie koncerny też inwestują w swoje technologie, które są połączone właśnie z ekologią i z poszanowaniem środowiska. Zara, kojarzycie wszystkie metki z Zary, te Join Life, które już od wielu lat się w Zarze pojawiają, to były najpierw ekologiczne materiały, ekologiczna bawełna, teraz jest poliester z recyklingu i różne właśnie ekoinicjatywy. I w ramach tej inicjatywy to w ogóle Zara w tej chwili 4 czy tam 5 nawet rzeczy wynalazła. Po pierwsze współpracuje z Pinatexem, jest Zara i Pinatex i sneakersy w Zarze niektóre są ze skóry ananasa i to polega na tym, że oni biorą sobie odpadki rolnicze z hodowli ananasów, z plantacji ananasów i właśnie z tego robią sneakersy. Również korzystają z cyrkulos, czyli z tego materiału, który został opatentowany z 2 lata temu przez H&M, który przetwarza wiskozę na kolejne po prostu. Również Zara i Renew Cell, to jest też taki startup, o którym technologiczny, jeżeli chodzi o recykling, o którym mówiłam 2 albo 3 lata temu też w trendach, to oni z kolei przetwarzają ubrania wiskozowe na coś, co jest wiskozą, ale co w chwycie i we właściwościach jest jak bawełna, to jest też coś bardzo ciekawego. Albo na przykład Zara i Lanzatech, to jest z kolei startup i projekt, który ma na celu ograniczyć emisję dwutlenku węgla, dlatego że oni pracują nad technologią, znaczy wymyślili tę technologię, ale teraz wdrażają ją w życie, gdzie dwutlenek węgla, który powstaje podczas produkcji ubrań, jest w etanol zamieniany, który jest z kolei potrzebny do produkcji ubrań, także jakby jest ograniczone na emisję i jest
tego wychodzi coś, co i tak jest potrzebne przy produkcji ubrań. Także różne te koncerny, też H&M, pewnie Reserved będzie nad czymś pracować, kto wie, może już pracują, też tutaj różne technologie wdrażają. Ale właśnie, jeżeli chodzi o technologię, to oczywiście muszę we wstępie koniecznie powiedzieć o metaversie, czyli o naszym świecie równoległym, który się dzieje, ale o metaversie takim nie na zasadzie, bo pisałyście mi tam dużo komentarzy ostatnio pod tą pierwszą częścią teoretyczną, że metavers, że to jest jakiś alternatywny świat, że to jest zło, że ludzie już nie będą ze sobą rozmawiać, że to jest w ogóle, wiecie, zmowa wielkich koncernów technologicznych i tak dalej. Na pewno coś w tym jest. Natomiast przyjrzyjmy się, jak ten metavers, czyli jak to, że żyjemy w sieci, nie tylko w alternatywnej rzeczywistości, jak w grach, albo nie wiem, jakiś tam Roblox, Minecraft, wiecie, Decentraland i tak dalej, ale po prostu w social mediach, w technologii, w komputerze, jak to, że żyjemy w wielu platformach, odbija się na tym, co nosimy. Powiedzmy, że spójrzmy na to jako na taki pozytywny aspekt tej technologii. No i właśnie, w kampaniach, jak się przyjrzycie kampaniom, ale też ubraniom, które mamy w sklepach, to dosyć mocno ten metavers widać, zwłaszcza właśnie w tych kampaniach designerskich. No i właśnie, w ogóle to, że w tej chwili mamy popularne trendy lata 90. i lata 2000, to jest coś, co jest dla młodych ludzi. Wchodzimy teraz do sklepów i mamy wrażenie, że 3/4 ubrań to jest dla jakichś dzieciaków, bo to jest to, co myśmy kiedyś nosiły w młodości. Dlatego, że technologia, rozwój technologii, gaming, gry, różne światy, łączenie ze sobą świata digitalnego i fizycznego, tak zwany figital, to jest w ogóle nowe słowo w języku angielskim, my jeszcze w Polsce nie mamy odpowiednika, ale figital to jest tak, połączenie świata fizycznego, physical z digital. Bo my żyjemy w tej chwili w dwóch światach. Tutaj operator się łapie za głowę, ale tak jest. Ciekawe, kiedy będzie odpowiednik polski tego słowa, to na ogół tacy otwarci na to wszystko są młodzi ludzie. Stąd i są główne trendy vintage'owe w tej chwili do nich adresowane. Później mamy takie kampanie, jak tutaj je zobaczycie, Giorgio Armani i Dior i futuryzm, czyli taka współczesna wojowniczka, podkreślone ramiona, talia, trochę gorset jako zbroja. Te formy ubrań i dodatków tworzą taki surrealistyczny efekt. Później mamy kampanię Balenciagi i ewidentny cyberpunk, czyli po prostu punk rock, tylko digitalny. Później mamy Alberto Ferretti i Sportmax i taką kolorystykę kosmiczną, futurystyczną. Tutaj mamy zabawę światłem, zabawę kolorami, taką, wiecie, stymulację wizualną, jaką mamy właśnie w tym digitalnym świecie. Kolejna kampania to jest Prada, Max Mara, Fendi, czyli digitalne kolory i wzory na ubraniach, takie, które po prostu kojarzymy z gier, albo kojarzymy gdzieś tam z ikonek komputerowych, to też widać. Albo mamy na przykład siateczkową, przeźroczystą strukturę i coś błyszczącego, odbijającego światło, tak trochę kosmicznie, jak w kampanii Dolce & Gabbana, albo na przykład kampania Missoni, gdzie mamy tak tkaną dzianinę, tak robione wzory, że one wyglądają, jakby to był ekran komputera, przypominają takie wzory komputerowe. Widzicie, to są takie małe rzeczy, ale jednak ten metavers jest bardzo widoczny. I już ostatnia taka duża tendencja, o której warto powiedzieć, która jest połączona trochę z metaversem, to jest eskapizm, czyli nasza ucieczka od realnego świata, ucieczka od problemów, od tych wojen, od pandemii. Chcemy, wiecie, koloru. I tutaj mamy ten słynny Valentino Pink. To będzie bardzo mała część kolekcji jesienno-zimowych, ale ten kolor, taki mocny róż, będzie mocno widać. I tutaj mamy ten eskapizm w dwóch formach. Mamy utopię, taki świat utopijny, gdzie właśnie będą kolory różne pastelowe, albo ten taki mocny róż, gdzie mamy idealną wizję świata, albo mamy dystopię, czyli właśnie coś takiego, wizję świata mroczną, wizję świata jakąś taką bardziej brutalną i tutaj będzie dużo czarnego koloru, takiego trochę gotyku, będzie właśnie to digitalne emo, że tak powiem, cyberpunk i tutaj właśnie też te tendencje, ich nie będzie dużo w sklepach, bo przede wszystkim będą ubrania wygodne, ale też to do tego metaversu zaliczymy i do czegoś takiego ciekawego, co w kolejnych sezonach na pewno będzie się rozwijać. A teraz już przejdziemy do konkretu, czyli co jest bardzo widoczne w sklepach i co w tym sezonie będziecie mogły sobie kupić, w sieciówkach znaleźć. Oczywiście przykłady tradycyjnie wybraliśmy z sieciówek, które są w Polsce bez problemu dostępne, z najnowszych kolekcji. Tutaj każdy kolaż będzie oczywiście podpisany, jeszcze na dole te wszystkie sieciówki wymienię, także konkrecik, zaczynamy.
I ten konkret zaczniemy od tendencji bardzo praktycznych, czyli od nowej klasyki i od nowych ubrań do pracy, czyli od tego, czego bardzo potrzebujemy. W tym sezonie szukamy międzysezonowych ubrań, takich, które posłużą nam długi czas, na lata. Wybieramy zrównoważone podejście i zrównoważoną modę, z super detalami, dobrej jakości. Szukamy ubrań nowoczesnych, prostych, ale urozmaiconych, na przykład w kolorze, albo we wzorze, albo w super minimalistycznej formie, albo coś o ciekawej fakturze, coś miękkiego, coś wygodnego. I ogólnie, jeżeli lubicie klasykę i lubicie wygodę, to w tym sezonie jak nigdy po prostu większość ubrań będzie dla Was. Również po pandemii wracamy do pracy, ale uwaga, cały czas chcemy wygody, ale podkreślę, ładnej wygody, estetycznej wygody, wygody do pracy. Dlatego mamy wiele nowoczesnych ubrań właśnie, w których możemy wyjść z domu, żeby pracować. I to jest takie trochę nowe spojrzenie na tę modę do pracy. Ma być miękko, luźno, ale klasycznie i elegancko. Wybieramy ubrania również takie, które mogą być zarówno do pracy, jak i do domu. Tutaj mamy na przykład sporo dużych, miękkich marynarek, blazerów. Ma być elegancko, wygodnie i również stawiamy na luksusową loungewear, że tak to nazwę, czyli na piękne i jakościowe ubrania do domu, dlatego że część z nas już do pracy stacjonarnie nie wróciła, pracujemy zdalnie, ale chcemy się też w domu dobrze czuć. Już jest po pandemii, już nie chodzimy tylko w wyciągniętych dresach, ale właśnie ładne ubrania po domu to jest coś, czego będzie dużo. Kolejny duży trend to są ubrania do pomacania, że tak powiem, czyli ubrania o ciekawej fakturze, teksturze. To są takie ubrania, które nas trochę tulą, koją, które są miłe w dotyku, które mają różne aplikacje miłe w dotyku. To są na przykład swetry o wystających splotach, to jest tweed. To są wszystkie miśki, baranki, futrzaki, lamy, coś, co możemy dotknąć. To są też szpikowania, też szpikowane i takie miękkie dodatki, torebki, rękawiczki. Widzicie taką rzecz i czujecie jej miękkość bez dotykania. Vintage'owe główne trendy to są oczywiście lata 90. i 2000, czyli takie trendy love or hate po prostu. Mamy mnóstwo miniówek, proste spodnie, bojówki, obniżona talia, goły brzuch, przezroczystość, różne wycięcia, cienkie ramionczka, krótkie wiązane bluzki, goły brzuch, ciężkie buty, torebki, bagietki, oksy plastikowe, no te wszystkie takie ubrania dla dzieciaków, bucket hats, no to jest ta moda, której my po prostu, że tak powiem, nie rozumiemy w dużej mierze. Ale również mamy ważną tendencję, czyli school girl preppy look, czyli ubrania jak na uczelnię, jak do szkoły. To są duże bluzy z nadrukami uczelni, Harvard, Yale, Oxford i tak dalej. To są różne kamizelki na koszule, to są rugby tops, czyli te wszystkie topy w paski, jak z drużyny sportowej. To są plisowane spódnice, mokasyny, mokasyny do skarpetek. To jest taki właśnie trochę szkolny, college'owy, uczelniany vibe. Później mamy sportową elegancję, bo kiedy już myślicie, że to za nami nie wróci, to wchodzi Gucci, Adidas, Jack Moose i Nike i mówi, o nie, będziemy jeszcze się na sportowo, elegancko fashion nosić. I tutaj mamy właśnie luksusową odzież sportową. Mamy takie elementy jak kontrastowe lamówki w eleganckich płaszczach, albo w ogóle w płaszczach. Różne elementy sportowe do eleganckich fasonów. Panelowe swetry, bluzki, które wyglądają jak odzież sportowa, ale mają elegancki twist. Mamy kurtki parki noszone do garnituru. Mamy sporo sportowych ubrań noszonych w elegancki sposób, albo właśnie ubrań, które łączą sport i elegancję. Teraz już po takich zwykłych rzeczach czas na bunt i właśnie na dystopię, dlatego że mamy wiele stylówek, które łączą się w dziwny sposób. Mamy dziwne warstwy, połączenia ubrań. Na przykład sweter na sukienkę wieczorową, bluzkę na suknię fruwającą, pióra plus koronka, plus na przykład winyl. Mamy sweter na cekiny. Te stylizacje są takie, no powiedziałabym, dziwne, trochę zbuntowane i właśnie kolejna tendencja to jest młodość, bunt, nadzieja, spontan, jako taki ogólny klimat. Jest trochę punku, cyberpunku, trochę gran, stytartu na ubraniach, takie ubrania, wiecie, jakby posprejowane, czuć w stylówkach bunt, młodość, przekorę, takie zbuntowane lata 90. i 2000. To nie jest żadna taka tendencja stuprocentowy punk czy stuprocentowy grunge, tylko ogólnie czuć w trendach taki młodociany bunt. Są ciężkie buty, ciężka łańcuchowa biżuteria, oksy, no duch po prostu młodzieżowego buntu. I mamy też sporo szaleństwa w przeskalowaniu, czyli awangardy, dużych form,
ogromnych form wręcz, duże płaszcze, duże suknie, duże buty, wszystko duże, aż momentami karykaturalne. No i znowu są sobie trendy przeciwstawne. Miękka wygoda, klasyka, zwykłe ubrania versus ten bunt. Również z metaversem jest oczywiście połączonych wiele tendencji, retrofuturyzm i wiele fasonów, takich jak na przykład płynne kształty różne ze świata wirtualnego jako wzory na ubraniach. Właśnie różne kolory i wzory digitalne, takie ubrania i dodatki jak z gier komputerowych. Mamy całą tę kolorystykę kosmiczno-futurystyczną, światła, takie rzeczy, na które patrzymy i które nam się kojarzą z kosmosem. Mamy właśnie dzianinę, takie wzory, że wychodzą wzory jak z komputera, ze świata wirtualnego. Mamy różne siateczkowe sukienki, przeźroczyste, błyszczące. Mamy tutaj doznania sensoryczne, bo to są rzeczy, których możemy dotknąć, ale też wizualne, bo się błyszczy. Jest ta współczesna wojowniczka, jest cyberpunk właśnie, mamy linie wzdłuż ciała ubrań, tak jakby ciało było połączone z ubraniem. Są takie różne detale i fasony ubrań, takie na przykład, że bardzo przylegające też do ciała. I to wszystko nam się właśnie kojarzy ze światem digitalnym, z metaversem, z jakąś taką alternatywną rzeczywistością. Teraz czas na kolory i głównymi kolorami tego sezonu będą kolory ziemi, chcemy być blisko natury. Tutaj mamy wszelkie brązy, kamele, zielenie, mech, oliwka, miedź, takie typowo jesienne kolory. Będzie sporo ciemnego drewna, taki kolor dębowy, czekoladowy, brązowy. On będzie elegancki, to jest taka tegoroczna alternatywa do czerni. Będzie również sporo kawy z mlekiem, takiego mleka owsianego, różnych beży, takich otulających, zmiękczających. Będzie kolor miodowy też widoczny, plus różne ochry, różne pomarańcze, od jasnych pomarańczy do cegieł. Będą również pastele i to jest właśnie ta utopia, czyli z wiosny i lata, kontynuacja dopaminowych kolorów, bo kolorem według WGSN na cały 2023 rok to jest digital lavender, czyli ta digitalna lawenda, to na wszystkie kategorie, moda, wnętrza i tak dalej. I tutaj mamy dobre samopoczucie, optymizm, może to jest mało jesienno-zimowy kolor, ale jednak jasne fiolety, ciemne fiolety i lawendy, cała paleta właściwie fioletów, pastelowe, nasycone, mamy też sorbetowe kolory i połączenia kolorystyczne, mięta, jasny róż, niebieski jasny, czerwień, jabłuszko. To są mało zimowe kolory, ale jednak tutaj utopijnie ich potrzebujemy. Później mamy paletę kolorystyczną kamieni szlachetnych. To są mocne, głębokie, nasycone kolory, ale nie krzyczące. To jest na przykład bluzka, którą mam na sobie w takim ametyście, kolorze ametystowym. Tutaj mamy lazuryt, ultramaryny, takie głębokie niebieskie, wyjątkowy odcień właśnie niebieskiego albo granatu. Mamy rubiny, ciemną czerwień, burgundy, mamy malachit, czyli głęboka zieleń, szafir, kwarc. Takie kolory będą mocno widoczne, one też są fajnie wieczorowe, fajnie jesienno-zimowo eleganckie. I będziemy mieć również sporo kontrastów, czyli hyper pink versus czerń, czyli mega róż, czyli ten Valentino pink, mocny róż jako kolorystyczny akcent do kolorów ziemi i do pasteli, może być też w kontraście z czernią, także mamy ten róż versus czerń od stóp do głów. I to na ogół przy takich stylówkach bardziej zbuntowanych, o których mówiłam przed chwilą. Także ten kontrast, albo osobno czerwień, albo osobno ten mega róż, albo właśnie w kontraście będzie jako trendowy element widoczny. Jeżeli chodzi o kobiecą sylwetkę, to ten sezon mocno ją podkreśla. Mamy podkreśloną linię ramion, marynarki, koszule, swetry z zaznaczoną linią ramion, mamy podkreślone talie i biodra, coś super ciekawego, bo wracają gorsety, gorsety na koszule, gorsety jako paski, takie bardzo szerokie w talii, gorsety na płaszcze, gorsetowe sukienki i tak dalej. Mamy również sukienki wiązane i bluzki, drapowane, różne ściągacze w talii, także te talie zaznaczamy. Mamy też sporo obcisłych kombinezonów i tę sylwetkę widać. Druga tendencja, jeżeli chodzi o sylwetkę, to to, że jej nie widać i mamy warstwy od topu po płaszcz. Często to są bardzo miękkie sylwetki, często z oversize'em na górze. To jest taka klasyka, komfort, żeby nam było ciepło, ubieramy się warstwowo, wygodnie i idziemy w świat. Jeżeli chodzi o fasony, to po pierwsze mamy mnóstwo klasyki dzianinowej, no
to jest coś nowego, wiecie, na jesień, zimę. Śmieję się, bo zawsze na jesień, zimę jest dzianina. Ale mamy sporo kardiganów, kamizelek dłuższych, krótszych, swetrów pod szyję, sukienki dzianinowe, gładkie albo we wzory. No sporo jest tej dzianiny też w wersji maxi. I właśnie sukienka sezonu to będzie sukienka o długości maxi. Czy przeźroczysta, czy fruwająca, czy bardzo obcisła, z jakimiś wycięciami, czy dzianinowa, czy po prostu slip dress, taka na ramionczkach, ale maxi. Także to jest ciekawe na jesień i zimę. I jeżeli macie teraz jakąś okazję, to w trendach są balonowe formy sukienek. Nie wiem, czy dużo ich będzie w sklepach, ale na pewno coś fajnego znajdziecie. To będą duże formy, jakieś, wiecie, gorset plus klosz na dole, jakieś duże drapowania, farbany, tiule. Tiulówki spokojnie mogą wrócić do łask w tym sezonie, jeżeli jakieś macie w szafie. Jakieś takie sukienki bezy, przeskalowane, balowe, duże formy na krynolinie, wielkie kokardy na biuście albo zdobienia takie duże przy balowych, eleganckich bluzkach. To też zobaczymy. No i coś nietypowego, jeżeli chodzi o fasony na jesień i zimę, czyli tanktopy. Sylwetka w tanktopie otwierała pokaz Prady, otwierała pokaz Chloe. Tutaj mamy lata 90. słynną reklamę Pepsi Cindy Crawford, tak mi się to kojarzy. Tanktopy na grubszych ramionczkach, na cieńszych ramionczkach, krótsze, dłuższe, w bieli czy w jakimś kolorze. To jest coś, czego będzie sporo, a taki tanktop to na przykład jest fajna opcja pod bluzę. Również mamy z lata sporo wycięć. To są lata 90., czyli wycięcia w nieoczywistych miejscach, w bluzkach, sukienkach, swetrach, może w okolicy talii, może z przodu, może z tyłu. No tych wycięć jest dużo. Fasonem sezonu będzie również przeskalowana marynarka, obojętnie w jakim stylu, ale po prostu duża. To jest ta taka trochę nowa klasyka, trochę nowe ubrania do pracy. Również będzie sporo futer sztucznych, ale w naturalnych tonach. Dłuższe, krótsze w kolorach brązów, w beżach. Będzie też sporo vintage'owych kurtek podszytych futrem sztucznym czy kożuchem. To jest taki właśnie vintage vibe, może bomberki albo też jeansowe kurtki. Będzie też trochę peleryn i poncz na spacery właśnie, żeby iść sobie obcować z naturą, żeby być blisko natury. Długie, krótkie, boho eleganckie we wzoru albo w jednym kolorze. Także to też się pojawi. Będzie cały czas sporo szerokiej nogawki, to już od kilku sezonów. Wiecie, szwedy, marchewy, jeansy, dużo jeansów typu flare, szeroka nogawka i będą bojówki i wariacje na ich temat. Bojówki luźniejsze, bojówki obciślejsze, zielone w kolorze. To są też lata 2000 mocno. No i cały czas jest sporo jeansu w różnych konfiguracjach. Szeroki, luźny jeans, luźne jeginsy, baggy, mom jeans, duże koszule jeansowe, katany jeansowe, zużyty jeans, patchworki, jeansy z haftami, denim we wzory też. Tego jeansu jest cały czas sporo. Jeżeli chodzi o materiały i wzory, no to oczywiście jest dzianina, czyli wszelkiego rodzaju swetry, ale jest sporo skóry w różnych odsłonach. W czerni taka motorowa skóra, spodnie, marynarki, kurtki tak na ostro, ale też na elegancko. Skóra w kolorach ziemi, w brązach, taki garnitur na przykład w kolorach ziemi, to będzie fajna opcja. Albo właśnie w palecie kamieni szlachetnej, w ciemnych czerwieniach. Skórzane płaszcze, kurtki, spódnice, marynarki, spodnie. Będzie też trochę tweedu i weluru, czyli tweedowe marynarki i płaszcze, i też komplety tweedowe, czyli marynarka plus spódnica lub marynarka plus spodnie, czasem też shorty, to się tak kojarzy trochę z Chanel, z taką elegancją, także to na pewno znajdziecie. Będzie sporo rzeczy pikowanych, to też już od wielu sezonów, pikowane kurtki, krótkie, długie czapki, kaptury, buty, szaliki. To jest coś, co z jednej strony chroni nas przed zimnem i ma miłą strukturę, także też chroni i koi, także też jest dla nas przyjemne. Będzie też trochę różnego rodzaju glamurowych kreacji, cekinów małych i dużych, kamyczków, błyszczących aplikacji, tego błysku połączonego z metaversem, ale też po prostu z wieczornymi wyjściami. Będzie też sporo przeźroczystej czerni, czyli sukienek czarnych, na przykład ażurowych, albo sukienek czarnych przeźroczystych, też maxi, bluzek, różnych czarnych przeźroczystości. Będzie też sporo rzeczy w tak zwanym lingerie dressing, czyli ubrania w bieliźniarskim stylu,
stylu, często jasne, delikatne, to jest taki pudrowy róż, pudrowy jasny biel, gorsetowe bluzki, miękkie bluzki, koszule, sukienki, czasem przeźroczyste, takie troszkę jak piżama, satynowe, miękkie warstwy, ale właśnie jasne, w takich pudrowych, może niekoniecznie jesienno-zimowych kolorach. No i jeszcze będzie sporo kraty klasycznej, ale też w brązach czy w zieleniach. Jeżeli chodzi o wzory, to jeszcze wraca pantera. W klasycznych odcieniach beżu i czerni, w sukienkach, koszulach, płaszczach, niedużo, ale jednak, jeżeli tęskniłyście za jakąś panterą, to będzie teraz coś do kupienia. No i jest sporo ręcznych robótek, czyli ręcznie robione detale ubrań, haftowanki, wyszywanki, różne ozdoby, plecione warkocze na swetrach, ażurowe detale, rękodzieło, to cały czas widać. Teraz czas na dodatki, które w tym sezonie są ciężkie, dosłownie bym powiedziała. Bo zaczniemy od butów i od platform. Czy to niższe platformy, czy takie 70sowe na imprezy, duża platforma, słupkowy, ciężki obcas, błyszczące, matowe, welurowe, w stylu disco, czy takie w ogóle winylowe, trochę w klimacie sadomaso hardkorowe, jak z sex shopu. Platform będzie bardzo dużo i to będą i czułenka, i botki na platformie, i wysokie kozaki do kolan albo za kolano na platformie. No, te platformy to jest coś, czego długo nie było w tak mocnym wydaniu, a teraz są. I cały czas mamy sporo ciężkich botków na traperze i też kozaków na traperze. Ciężkie botki i kozaki, grunge'owe, rockowe, mocna podeszwa, też platforma, taka traperowa mocno, traktorowa, kalosze na traperze w formie kozaków, jak i w formie botków. Też trapery takie do śmigania w góry, jest bardzo dużo ciężkiej traperowej podeszwy. Mamy też sporo kowbojek i w tym sezonie kowbojki będą również w formie kozaków. I to jest ciekawy akcent, bo dawno kozaków kowbojkowych nie było. I powiem Wam od razu, że w naszej nowej odsłonie od Marko, na szeroką łydkę, której premiera jest już za 2 tygodnie, będą również, tu ich nie pokażę jeszcze, ale będą również kozaki, kowbojki na szeroką łydkę. Także czekajcie. No i mamy też dużo w tym sezonie kozaków do kolan i do połowy ud. Na obcasie szerokim i wąskim, kozaki wyższe, niższe, gładsze albo w skórze, w kroko albo w kolorze, oczywiście porządny skórzany kozak na szeroką łydkę u nas też w Marko w tym sezonie będzie, ale tych kozaków ogólnie w sklepach, jak lubicie, takie jest sporo. No i teraz, jako przeciwwaga, mamy też sporo glamurowych szpilek, czyli prosta forma szpilki plus jakieś kokardki, tiul, pióra, kolor, takie szpilki w stylu glamour. Jesteśmy gotowe na jakieś wieczorne imprezy i sporo jest loafersów i mokasynów. Od klasycznych, takich bardzo do pracy, na cienkiej platformie, po czanki podeszwę, grubszą, z zaokrąglonym mockiem, z noskiem mocno, z kwadratowym noskiem, są zdobione w kolorach klasyczne, różne. Mamy też sporo szpilek i kozaków w szpic cały czas. No i jeszcze coś ciekawego to śniegowce. Inuiki i moonbootsy albo takie właśnie w ich stylu, ale te dwie marki przetarły od 2-3 sezonów drogę do śniegowców i teraz praktycznie każda marka, każda sieciówka będzie miała jakieś śniegowce w swojej ofercie. Także kto mówił, że to są brzydkie, okropne buty, kto to będzie nosił? Teraz będzie to nosił cały świat. Mamy też sporo takich mięciutkich butów, czyli buty z futerkiem, z wełną, takie klapki z futerkiem, sneakersy z futerkiem, buty z misiem, chodaki takie kapciowe z wełną na zewnątrz czy wewnątrz, miękkość, ciepełko, kojenie zmysłów, coś co nas jesienią i zimą otuli, czy na zewnątrz, czy w domu. No i jeszcze mamy sneakersy cały czas, ale o wyszukanej formie czy kolorze, takie najbardziej trendowe, czyli albo jakieś mega kosmiczne, albo błyszczące, ze zdobieniami, w jakimś mega kolorze, albo takie vintage'owe halówki. Generalnie najbardziej trendowe są takie sneakersy, które rzucają się w oczy. Jeżeli chodzi o torebki, to mamy powrót torebek z lat 2000, czyli torebek worków i hobo torebek. I teraz, worki to wiadomo, większe, mniejsze, często w czerni, w brązach, w beżach, a hobo to jest takie połączenie, można powiedzieć, shoppera i worka. Hobo z języka angielskiego oznacza włóczęgę, także to są takie torby, wory, włóczęgi i to jest totalny powrót. Mamy torebki hobo duże, małe, bardziej worki albo też sztywniejsze, to ogólnie była taka it bag lat 2000. I tych hobo dawno nie było, a teraz będzie ich coraz więcej. Mamy sporo średnich torebek do ręki, na takich krótkich ramionach, czy to będą bowling bags, czy kwadratowe, czy bardziej vintage, czy miękkie.
To są takie torebki, które nosimy w ręce, też często w megakolorze, na przykład w czerwieni albo w zieleni. Sporo jest cały czas pikowanych torebek, shopperów pikowanych, dużych torebek, małych torebek pikowanych. To już też od zeszłego sezonu. Również od zeszłego sezonu jest sporo setów torebkowych, czyli kilka torebek w jednym, torebka mała i duża, albo różne torebki w kolekcji, które można ze sobą łączyć, albo duża torebka i w środku kosmetyczka. To jest też coś takiego bardzo funkcjonalnego i praktycznego. No i jeszcze będzie trochę dużych łańcuchów jako detal przy torebkach. No i właśnie, jak już duże łańcuchy, to może przejdźmy do biżuterii, bo będzie sporo łańcuchów i różnych metali. Kolczyki w formie dużych albo małych łańcuchów, cięższych, lżejszych, duże koła, małe koła, naszyjniki, bransoletki łańcuchowe, złote, srebrne, w różnych kolorach. Będzie sporo pereł i to często dużych pereł, także naszyjników, pereł łączonych ze złotem, pereł też przy ubraniach jako ozdobienia, perłowych bransoletek, perłowych pierścionków. Jeżeli lubicie perły, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. I będzie jeszcze dużo artystycznej biżuterii o wyrazistej formie. Takiej biżuterii jak dzieła sztuki, albo na przykład biżuterii komponowanej z kolorowych kamieni, albo ogólnie z kamieni, dużo dużej, wyrazistej biżuterii. No i też będą opaski, też już od wielu sezonów, ale w tym sezonie też ich będzie sporo, opaski jako super dodatek. I teraz przejdźmy do głowy. Jak już jesteśmy przy opaskach, to mamy lata 2000 i zimowy kapelutek rybacki, czyli bucket hat, czy zamszowy, czy właśnie winylowy, błyszczący, czy welwetowy, czy z wełny, czy podszyty futerkiem. Będzie taka wersja bucket hat jesień-zima. Będzie też coś, co ostatnio wchodziło, a teraz już ich będzie sporo, czyli kominiarki. Takie maski a la jak na narty. I to będą albo dziergane, albo z taką fakturą futerkową, albo sportowe, kolorowe. To też było coś dziwnego, a w tym sezonie już będą prawie w każdej trendowej sieciówie. No i jeszcze ekstrawaganckie akcesoria na górę sylwetki, czyli duże szale, duże kaptury przy bluzach, przy kurtkach, te właśnie kominiarki, futrzaste kołnierze. Będzie się po prostu czym tej jesieni i zimy otulać. To wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że trendy okażą się Wam przydatne, że były inspiracją. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko w tym sezonie, co wyjmiecie z szafy, z czeluści szafy właściwie z poprzednich lat, z poprzednich sezonów, bo widzicie, że te trendy się mocno przenikają i też są po prostu wygodne i też bardzo podstawowe. Ogólnie są bliskie człowiekowi, także dajcie znać, w czym Wy się będziecie świetnie czuć w tym sezonie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. W filmie bardzo ważnym, nie o temacie modowym, ale o temacie nam bliskim, zobaczycie już za tydzień. Pa, pa!